Proszę powiedz, cóż za zwierzątko jest dzisiaj z Tobą i jakie stanowisko reprezentujesz? Nazywam się Mirosław Wąsiński z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na USiU. Reprezentujemy dzisiaj interdyscyplinarne koło przyrodników Planeta i między innymi w naszym stanowisku mamy również kilka żywych zwierząt, między innymi tak jak tutaj widać agamę brodatą. Nazywa się Kajtek, jest oswojona u mnie. Cześć, Kajtek. U mnie jest już 5 lat. No, lubi ogólnie kontakt z człowiekiem, lubi siedzieć na rękach. Jest bardzo przyjazna. No, jest to taka alternatywa dla powiedzmy chomika czy świnki morskiej, dużo dłużej żyje. No, bardzo ciekawe zwierzę. Właśnie jest coraz więcej osób, które wolą gady czy półgady, tak? Zamiast właśnie takich zwierzątek typu chomik, świnka morska. Dlaczego? Co jest takiego właśnie fascynującego w gadach, tym bardziej, że tutaj na waszym stanowisku pewnie cały czas o tym mówicie. No, jest to na pewno taka egzotyczna sprawa, to nie jest właśnie coś takiego popularnego. I właśnie gady dużo dłużej żyją, tak jak powiedzmy ta gama do około 30 lat potrafi żyć. Także porównując do chomika, który 3, 4, tam powiedzmy maksymalnie 5 lat, no to jest na pewno dużo ciekawsze zwierzę, można się łatwiej przywiązać. No, nie ma takiej straty tak szybkiej po takim zwierzaku. A w jaki sposób, czy może ten gad reaguje w jakiś sposób na komendy człowieka, bo rozumie właściciela? Gady ogólnie nie posiadają słuchu, także raczej na komendy nie reagują, ale potrafią się przyzwyczaić do osoby, która się nimi opiekuje, do dotyku. No, gdyby to nie był oswojony gad, to by raczej uciekał, zachowywał się agresywnie. W jaki sposób w takim razie gady się oswaja? Najlepiej kupić sobie takiego malutkiego, powiedzmy, taka agama miała około 6-7 cm i trzeba po prostu ją często brać na ręce. Tak się właśnie oswaja takie typu gady. Nie reaguje agresywnie nawet na dotyk obcych ludzi? Nie, jest ja do tego przyzwyczajona. Oczywiście, proszę bardzo. Jej, to jest dziwne w dotyku. Powiedz mi jeszcze w takim razie, o czym mówicie na waszym stanowisku, oprócz tego, że macie żywe zwierzątka? Mamy również wystawę owadów egzotycznych, również polskich, ale przede wszystkim motyle z całego świata. Niektóre endemiczne gatunki, czyli takie, które występują tylko w jednym miejscu na świecie. Na przykład kilka gatunków z Madagaskaru. Jest to okazja, żeby sobie zobaczyć, jak wyglądają gdzie indziej takie owady, bo na co dzień raczej nie ma szans, żeby coś takiego zobaczyć. Mamy również rośliny owadożerne typu rosiczki, kapturnice, dzbaneczniki, również dział fizyczny, gdzie pokazujemy różne ciekawe doświadczenia związane stricte z przyrodą i fizyką. Na owady to raczej każdy reaguje niechętnie, czy tak nie jest? Właśnie tutaj jest zaskoczenie, ponieważ wszyscy bardzo chętnie biorą na ręce karaczany, różne straszyki. Mamy też ślimaka olbrzymiego, jeden z największych gatunków na świecie. Wszyscy są właśnie bardzo chętni do brania na ręce i zobaczenia, z czym to się je, że tak powiem. Z czym to się je. A powiedz mi, co ciebie w takim razie fascynuje w świecie gadów, w świecie owadów? Właśnie to, że są inne, takie nietypowe. Ludzie właśnie często reagują, fuj, nie chcą tego dotknąć, że to jest obrzydliwe. A jak wezmą do ręki, się przekonają, że to jest całkiem przyjemne uczucie i się do tego przekonują. Dlatego ja się tak staram właśnie pokazywać, że te zwierzęta nie są obrzydliwe, tak? Właśnie masz teraz na ręce cały czas, jestem naprawdę pod wrażeniem, że nie ucieka, że nie reaguje w jakiś sposób, chociaż nawet tu jest tyle światła, a jednak zostaje spokojna na twojej dłoni. Naprawdę jestem pod wrażeniem. I dlatego chyba potrafię zrozumieć, że osoby mogą chcieć posiadać takie zwierzątko w domu jednak, w akwarium. Właśnie, jak powinno się jeszcze przechowywać takie zwierzątka, w jakich warunkach? To wszystko zależy od gatunku gada. Każdy ma inne preferencje wilgotnościowe i temperaturowe.
również środowiskowe. Ona akurat występuje w suchym środowisku naturalnie, dlatego musi mieć obszerne terrarium, raczej ciepło, nie tak dużo wilgoci, ale też potrzebuje. No i oczywiście odpowiedni pokarm, i dlatego zanim jakiekolwiek zwierzę kupimy, to warto wcześniej o nim poczytać, dowiedzieć się od jakiegoś hodowcy, a nie kupować tak w ciemno, bo często tak jest, że się idzie teraz przed świętami szczególnie na jako prezenty, tak? Tego typu jakiś żółw czy jaszczurka. Ludzie nie mają o tym pojęcia, kupują, bo myślą, że to jest fajna zabawka, a to nie jest zabawka, tylko żywe zwierzę, któremu trzeba odpowiednie warunki zapewnić. Właśnie, jak już przeszliśmy do tych kwestii prezentów, czy warto kupować komuś taki prezent na święta, czy to jednak osoba powinna sama sobie wybrać? Nawet ze względu na oczywiście też rodzaj zwierzęcia, ale na to, czy mu się spodoba po prostu, czy nie? Czy jako prezent w żywe zwierzę w ogóle nie jest za dobre, na pewno nie jako taka niespodzianka, że na przykład tak jak dzieci, prawda, tutaj dzisiaj na festiwalu im się to bardzo podoba, powiedzą rodzicom, żeby bardzo chcieli, a po dwóch dniach im się to znudzi. Dlatego według mnie do takich rzeczy to powinno się podejść poważnie i nie kupować tak bezmyślnie. Właśnie, bo mówiliśmy o pokarmie, to w zasadzie o jakim pokarmie tutaj mowa? Co je takie zwierzę? Jak jest młoda, to głównie owady, typu świerszcze, mączniki, drewnojady, karaczany. Im jest starsza, tym więcej przyjmuje pokarmów roślinnych. W tym momencie ona tak je pół na pół tej wielkości agama, pół na pół owady, warzywa, owoce. A kiedy już jest dorosła, czyli prawie dwa razy taka potrafi dorosnąć, to już jest prawdziwy smok, to wtedy praktycznie jest całkowicie wegetarianinem. W zasadzie ona tak jak smok wygląda nawet. Tak, tak. Właśnie przypomina dosyć mocno smoka dzięki tym kolcom. Dokładnie. One się wydają takie ostre, ale są całkiem miękkie. Tylko możesz sobie dotknąć. Rzeczywiście, potwierdzam, ostre nie są. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pamiętajmy, żeby jednak żywych zwierząt może, że żywe zwierzęta nie są najlepszym pomysłem na prezent. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.